Konkurs Mistrz Języka Polskiego na stałe wpisał się do kalendarza imprez organizowanych przez Działdowską Dwójkę. Zmagania językowe uczniów odbyły się 21 lutego, czyli w dniu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Właśnie zakończył się 8. powiatowy konkurs pod tytułem Mistrz Języka Polskiego, który jest organizowany w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Polskiego. Konkurs objęty jest patronatem kuratora oświaty w Olsztynie, Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, pod patronatem starosty Działdowskiego oraz burmistrza miasta Działdowa. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu, który składał się z zadań związanych z poprawnością języka polskiego. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach. Konkurs polega na tym, że uczniowie dostają testy, są podzieleni na trzy kategorie, czyli uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. No i ta osoba, która najlepiej rozwiąże test, czyli dostanie największą ilość punktów, jest zwycięzcą. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Lena Zarębska. Wśród gimnazjalistów zwyciężyła Zuzanna Łada. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych bezkonkurencyjna okazała się Anna Haberska.